Dzień dobry. Ja nazywam się Jarosław Krasnodębski i jestem historykiem. Mam przyjemność zaprosić Państwa na spacer po dawnym Stanisławowie. Spacery po dawnym Stanisławowie. Stanisławów, miasto, śpiewaj. Wraz z przedmiotami, z belwederem górką, a także z majzami, z belwederem górką, a także z majzami. A mi spod tunelu, gdy świateł nie było, to górczańskie bractwo po łańce świeciło. To górczańskie bractwo po łańce świeciło. Dzisiaj spod tunelu nikt już nie unika. Elegancko świeci miejska elektryka. To słowa piosenki nagranej przed kilku laty podczas produkcji filmu dokumentalnego Tam był mi raj, opowieść o dawnym Stanisławowie. Tak jak zapowiadałem, dziś opowiem Państwu o Górce, czyli dzielnicy, która w 1925 roku została przyłączona do Stanisławowa. Dodam tylko, że wcześniej Górka była to samodzielna gmina. Na jej terenie mieszkali głównie kolejarze i ich rodziny i to one tworzyły niepowtarzalny klimat tego miejsca. Górkę ze Stanisławowem łączył i do dziś łączy biegnący pod torami tunel. To o nim śpiewali dawni mieszkańcy Stanisławowa. Tunel stanowił jeden z ważniejszych punktów na mapie dzielnicy. Dlatego też dzielnicę nazywano miastem za tunelem. Nie dziwi więc, że był on przedmiotem dyskusji w prasie. Chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych na drodze. Trzeba temu zaradzić, zwracała uwagę prasa. Tunel łączący z dzielnicą Górką uważany jest przez tamtejszych mieszkańców za niezbędne zło, z którym trzeba się pogodzić. Tunel ten jednak kryje w sobie niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, bowiem zdarza się często, że konie spłoszone stukotem przejeżdżającego nad tunelem pociągu wpadają na chodnik nieogrodzony od jezdni barierą. Sprawę ustawienia barier przy chodnikach w tunelu poruszaliśmy już w tym miejscu, jak dotychczas bezskutecznie. A przecież trzeba temu zaradzić, tym bardziej, że ustawienie barier nie pociągnie za sobą dużych kosztów, a uchroni przechodniów od stale grożącego niebezpieczeństwa. Tak sytuację w 1938 roku przedstawiała prasa. Czy przed wojną udało się zabezpieczyć chodniki? Tego nie wiadomo. O wiele większym problemem na Górce była duża przestępczość. Prasa informowała o licznych kradzieżach węgla z wozów konnych. Mieszkańcy Górki, jak podkreślano, przechodząc obok bramy składowiska węglowego, codziennie są świadkami awantur i bujek staczanych przez złodziei węglowych, a młodzież szkolna przysłuchuje się najohydniejszym wyzwiskom i klątwom. Innym razem gazety donosiły o kradzieży drobiu. W tamtych czasach pisano dokładnie kto i co zrobił, a nawet gdzie mieszkał. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy, mieszkańcy prosili o utworzenie posterunku policji, gdyż posterunek w dzielnicy Belweder, który obejmował swoim zasięgiem Górkę, miał trudności w sprostaniu wszystkim wyzwaniom. Jaki był tego skutek, także nie wiadomo. Symbolem Górki był kościół Chrystusa Króla. Został wybudowany ze składek mieszkańców, którzy przez kilkanaście lat organizowali festyny i bale karnawałowe dla przeprowadzenia kwesty. Pomysł budowy kościoła powstał kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W
1925 roku w drodze konkursu inżynier Stanisław Trela sporządził monumentalny projekt, który wpisywał się w nowoczesne trendy. Jego realizacja trwała długo, ale zakończyła się sukcesem. Na rok przed wybuchem II wojny światowej kościół poświęcił arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski. Prace wykończeniowe trwały do ostatnich dni pokoju. Dzisiaj nad całą dzielnicą góruje olbrzymia bazylika, wzniesiona z ofiar polskiego katolickiego społeczeństwa Stanisławowa, a zwłaszcza mieszkańców Górki. Wznosi się dumnie ten Dom Boży, mocno zbudowany na fundamencie serc mieszkańców Górki, na chwałę naszej świętej wiary i polskości Stanisławowa, pisała prasa. Kościół przetrwał II wojnę światową. Po ponownym zajęciu miasta przez Sowietów budynek został zamieniony na magazyn. W okresie pierestrojki zwrócono go wiernym. Dziś jest to jedyny działający rzymskokatolicki kościół w dawnym Stanisławowie. Warto jeszcze wspomnieć, że w dzielnicy prężnie działał SOGUL, czyli Oddział Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Założony został jeszcze w czasach zaboru austriackiego. Jego członkowie w różny sposób angażowali się w życie społeczne Górki. Urządzali kwestie na rzecz budowanego kościoła, organizowali pokazowe ćwiczenia, a także przygotowywali akademię i brali udział w uroczystościach patriotycznych. Posiadali do dyspozycji własny budynek i znajdujące się nieopodal kościoła Chrystusa Króla boisko, z którego korzystał m.in. klub sportowy Strzelec Górka. Miasto za tunelem było z niego dumne. Klub posiadał kilka sekcji, w tym, uwaga, sekcję piłki nożnej, lekkoatletyczną, piłki ręcznej, kolarstwa, narciarską, gier sportowych, bokserską, wodną i tenisa stołowego. Być może o jakiejś zapomniałem. Najważniejsza z nich to z całą pewnością sekcja piłki nożnej. W 1937 roku wiadomości sportowe informowały: sukcesy uzyskane przez drużynę piłkarską spowodowały, że wysunęła się na czoło drużyn okręgu stanisławowskiego, posiadając od kilku lat wicemistrzostwo, ustępując mistrzowi tylko jednym punktem. Zaś w roku 1936 zdobyła mistrzostwo miasta Stanisławowa. Niewiele jednak osób wie, że klub miał na koncie ważne osiągnięcie w historii polskiego kolarstwa. Jego członek, Zygmunt Daniel, jako pierwszy z polskich szosowców wygrał wyścig za granicą. Był to bieg dookoła Rumunii, który zorganizowano w 1935 roku. Dziś, będąc w dzielnicy Górka, nie sposób przejść obojętnie obok kościoła Chrystusa Króla, który jest jednym z najbardziej widocznych budynków dawnego Stanisławowa. Warto też zwrócić uwagę na jego okolice. W sąsiedztwie kościoła znajdują się bowiem przedwojenne, jednokondygnacyjne domy. Kiedyś w tych domach mieszkali głównie pracownicy na kolei. Zachęcam też do patrzenia pod nogi. Dlaczego? Gdzieniegdzie można zobaczyć studzienki kanalizacyjne, a na nich wyryte napisy Stanisławów. Ich liczba z roku na rok się zmniejsza. Stare zastępowane są nowymi.
W następnym podcaście chciałbym Państwa zabrać na spacer po ulubionych miejscach rozrywki stanisławowian. Opowiem m.in. o największej imprezie karnawałowej, czyli wieczorze starokawalerskim. Zapraszam! Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolność i Demokracja. Publikacja wyrażaje lише погляди автора, авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі і Фонду «Свобода і демократія».